Dzień dobry. Technologia nie musi być wcale tak skomplikowana, jak jest w tym momencie. Nie musi być tak złożona i nie musi konkurować tylko i wyłącznie ilością funkcji, jakie ma do zaoferowania użytkownikom. I chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak powstaje oprogramowanie, czemu powstaje w taki sposób, a nie inny i jakie są tego efekty dla użytkowników. Nawet kiedy chcesz znaleźć jakąś prostą aplikację, która ma wykonywać jeden określony cel, jak chociażby, nie wiem, aplikacja mailowa, tak? Czytnik maili, który będzie służył do ich odczytywania, wysyłania, no i w zasadzie na tym powinny się kończyć jego funkcje. Niemniej dzisiejsze oprogramowanie jest stworzone w tym celu, jest często wyposażone w tych funkcji całą mnogość. Nie obsługuje tylko wiadomości tekstowych, ale w zasadzie każda wiadomość jest taką mini stroną internetową, która może zawierać obrazki, może zawierać elementy pobierane z zewnątrz, potem jest renderowana w złożony sposób i tak dalej. Dzisiejsze oprogramowanie mailowe często nawet podpowiada Ci, jaką wiadomość chciałbyś napisać. I do tego celu albo wysyła to, co piszesz na jakieś zewnętrzne serwery i korzysta z złożonych modeli statystycznych, które dzisiaj mają pewną bardzo modną nazwę, której nie wypowiem, które mają Ci podpowiadać, co chcesz w ogóle napisać. Tak? To są wszystko skrajnie złożone funkcje, które mają teoretycznie ułatwiać Ci życie jako użytkownikowi. Niemniej sprawiają, że każda aplikacja, z której korzystasz, teoretycznie mająca bardzo prostą funkcję, nagle staje się skrajnie złożona pod kątem technologicznym i często również względem obsługi. Jakie są tego przyczyny i efekty? No pierwsza kwestia jest taka, że często szukając jakiegoś oprogramowania, użytkownicy przede wszystkim zwracają uwagę na ilość funkcji. Jeśli aplikacja ma dużo tak zwanych feature'ów, to znaczy, że jest lepsza od pozostałych w wielu przypadkach i jakby ilość tych feature'ów jest często elementem, który jest dla mnóstwa recenzentów, czy ogólnie osób zajmujących się w jakiś tam sposób technologią, bardzo jedną z najważniejszych cech, nie tylko przy oprogramowaniu, ale też przy hardware'ze w zasadzie. Niemniej, jaki jest tego efekt zwrotny? Jeżeli użytkownicy chcą jak najwięcej funkcji, to firmy technologiczne będą starały się, żeby ich program, teoretycznie stworzony do funkcji bardzo prostej, zawierał mnóstwo dodatków, które muszą utrzymywać. I tak jak każda firma, oczywiście te, które zajmują się oprogramowaniem, będą zwracały uwagę na minimalizację kosztów i maksymalizację zysków. Dlatego zastanówmy się, co jest kosztowne przy rozwoju oprogramowania. No, czas deweloperów, którzy poświęcają swoje godziny na pisanie kodu. Za to najczęściej płaci się takiemu programiście. Dlatego, żeby zminimalizować koszty, chcemy też zminimalizować ilość godzin, jaką programista poświęci, czy zespół programistów z reguły poświęci na rozwój danej aplikacji. A jak możemy zminimalizować tą ilość godzin? Jest na to ileś sposobów. Niemniej efekt takiej minimalizacji ilości godzin przy maksymalizacji ilości funkcji jest to, że im więcej funkcji dodajemy w danym oprogramowaniu, tym bardziej złożone ono się staje. A oprogramowanie to nie jest rzecz, którą się zbuduje i zostawi. Kiedy się napisze jakiegoś rodzaju program, to trzeba go z reguły utrzymywać i trzeba go stale aktualizować, żeby naprawiać w nim błędy, żeby funkcjonował trochę lepiej, przynajmniej takie jest podejście konwencjonalne. Niemniej, kiedy użytkownicy wymagają coraz większej ilości funkcji, efekt jest taki, że dodajemy funkcje jedna po drugiej i po prostu je zostawiamy tak jak leci tak naprawdę, więc w efekcie
program staje się coraz bardziej złowony. Nie chcemy utrzymywać starych funkcji, bo już je dodaliśmy, więc po co dbać o ich jakość? Ważniejsze jest to, żeby dodawać kolejne funkcje, bo to nam przyniesie większą ilość użytkowników. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest zrozumiałe. Efekt jest taki, że aplikacja z prostym celem ma mnogość funkcji i żadnej z nich nie wykonuje dobrze. Jest mnóstwo przykładów takich aplikacji, które mają, wejdzie się w jakiekolwiek menu i jest po prostu cała biblioteka niemalże opcji, z których można skorzystać. Wszystkie skrajnie złowone, znaczy część bardziej prostych, część bardziej skomplikowanych. Niemniej znaczna większość użytkowników w ogóle z nich nie skorzysta, podczas gdy każda z nich w jakimś tam sensie dodaje do złowoności, wagi tego oprogramowania i tego, koniec końców, ile ono będzie wymagało mocy obliczeniowej od naszego komputera. Więc, żeby tak podsumować ten krótki wątek, użytkownicy wymagają więcej funkcji, firmy chcą optymalizować koszty, więc żeby zoptymalizować koszty, staramy się dodawać jak najwięcej, ale nie poświęcamy wiele czasu na rzecz, która w zasadzie definiuje jakość oprogramowania, czyli jak jest ono utrzymywane, bo nie warto jest po prostu poświęcać czasu na wysoką jakość kodu. Kod wysokiej jakości zajmuje mnóstwo czasu i potrzeba do niego bardzo rozgarniętych programistów, którzy będą wymagać większej ilości pieniędzy. A po co takich zatrudniać, skoro użytkownicy z mocnymi komputerami, dzisiejsze komputery są naprawdę bardzo mocne, telefony tak samo, najpewniej nawet nie zauważą różnicy, czy program jest wolniejszy, czy program jest szybszy, czy program jest bardziej, czy mniej efektywny. Więc programy się rozrastają i stają się coraz bardziej skomplikowane i nieogarnialne przez pojedynczych programistów czy użytkowników. Inna kwestia, która dzieje się od strony dewelopera, to kiedy chcesz na przykład stworzyć stronę internetową i szukasz sobie, nie wiem, jakiegoś poradnika, chcę zająć się web developmentem, jak mogę stworzyć strony internetowe, no to wszyscy ci powiedzą, że no dobra, jak chcesz zacząć programować, to najpierw naucz się jakiegoś frameworka, potrzebujesz, nie wiem, nauczyć się jakiegoś Vue, Reacta, Angulara czy czegoś w tym stylu. No i to ci pozwoli zbudować jakiś tam interfejs. Potem jeszcze musisz się zająć, no prawdopodobnie może jakimś backendem, jakieś bazy danych musisz sobie postawić. Najlepiej, żebyś to też pisał w tym JavaScripcie oczywiście. Albo oddzielnego frameworka do tego jeszcze potrzebujesz. No, chcesz mieć przycisk na swojej stronie internetowej? Najlepiej, żebyś użył Bootstrapa, co nie jest cała biblioteka, możesz sobie znaleźć tyle przycisków, ile chcesz. Chcesz czcionkę na swojej stronie? Dobra, to podepnij się pod Google Fontsy i pobieraj je zewnętrznie za każdym razem na komputer użytkownika. Okej, ale strona zaczyna się robić coraz bardziej ciężka, więc podepnij sobie jeszcze jakiegoś CDN-a, najlepiej, żeby szybciej serwować to wszystko użytkownikowi. No i to jest dbanie o efektywność strony oczywiście. No, a chcesz wiedzieć, ile użytkowników wchodzi na Twoją stronę? No to podepnij sobie jeszcze Google Analytics i będziesz mieć taką podstawową stronę internetową. To jest, mam wrażenie, takie domyślne podejście, nie? Dzisiejsi deweloperzy muszą znać tego całego frameworki, bootstrapa, muszą znać wszystkie te grube technologie, pobierać je do przeglądarki użytkownika i w ten sposób się buduje strony. Z tym, że pytanie, czy wszystko to jest realnie do czegoś potrzebne i do czego użytkownicy wykorzystują później te skrajnie złowione technologie, których się uszą i których nie ogarną w całości, nie ogarną nawet w jakimś tam sensownym procencie, ponieważ te technologie są już bardzo abstrakcyjne, tak? Żeby nauczyć się jakiegoś frameworka, no z reguły jest naprawdę kupa roboty, nawet żeby ogarnąć taką prostą obsługę i napisać pierwszą stronę internetową w danym frameworku, to już jest dosyć dużo nauki, mam wrażenie.
w porównaniu przynajmniej do napisania swojego pierwszego pliku index.html czy coś w tym stylu, tak? A efekt jest też taki, że uczysz się technologii na bardzo wysokim poziomie, która nie daje ci takiego dogłębnego zrozumienia technologii, z którą obcujesz poniżej, czyli w zasadzie z przeglądarkami, z HTML-em, CSS-em podstawowym, JavaScriptem, tym waniliowym i tak dalej. To są technologie, które nakładają jakąś warstwę abstrakcji i w efekcie możesz teoretycznie umieć zbudować stronę internetową, ale praktycznie nie do końca rozumieć, jak ona tak dogłębnie funkcjonuje, bo ma w tyle złożonych technologii do ogarnięcia, że nawet tego przycisku nie będziesz w stanie sobie samodzielnie zrobić, bo przecież od zarania dziejów brałeś wszystkie przyciski z bootstrapa, no to po co tak naprawdę uczyć się takich rzeczy, takich banalnie podstawowych, kiedy możemy się zająć tymi bardziej złożonymi. Z tym, że wtedy cała technologia staje się coraz mniej efektywna. I wtedy tak samo programiści rozumieją coraz mniej z technologii, z której w ogóle korzystają i którą mają dalej rozwijać i budować. I mam wrażenie, że dla wielu firm to jest bardzo wygodne, żeby mieć mnóstwo programistów, którzy nie są do końca wyedukowani i nie rozumieją tak w pełni tego, czym się zajmują, ale korzystają z bardzo popularnych narzędzi, które przyspieszają rozwój aplikacji. Te, czy tam aplikacji webowych w tym wypadku, tak? Potem taka aplikacja budowana we frameworku będzie znacznie wolniejsza, będzie się dłużej ładować dla użytkownika, będą layout shifty dziwne, będą niespodziewane różne efekty połączenia różnych tych technologii i tak dalej. Rozwiązanie problemu czy jakiegoś błędu będzie się wiązało z dużą ilością pracy, a zrobienie aktualizacji to w ogóle często się pomija przez wiele lat do przodu, no bo wtedy trzeba przecież pomyśleć o całym tym staku technologicznym, więc aktualizacje same w sobie często się wiążą z jakimiś ogromnymi kosztami, kiedy przy bardziej minimalistycznym oprogramowaniu to z reguły nie ma w ogóle żadnego jakiegoś wielkiego istotnego znaczenia. Więc co mam do powiedzenia całą tą wypowiedzią? Technologia staje się coraz bardziej złożona i coraz bardziej skomplikowana. Nie służy to ani użytkownikom, bo dla nich aplikacje stają się coraz gorsze. Nie służy to ani deweloperom, bo coraz mniej rozumieją z technologii, które mają budować i rozwijać. Ale służy to firmom, które są w stanie sprzedać użytkownikom ładnie wyglądający i zapakowany produkt, który jest technicznym szajsem i z czymś totalnie niepotrzebnym użytkownikowi. Przykład z takiego Google Analytics na przykład mogę podać. Po co większość ludzi korzysta z Google Analytics? Żeby się dowiedzieć, ile użytkowników wchodzi na ich stronę. To jest taka bazowa statystyka. Można sobie tam jakieś wykresy tworzyć, skąd ci użytkownicy przychodzą, z jakich przeglądarek korzystają, jakieś tam bardziej zaawansowane dane. Okej. A co gdybym ci powiedział, że Google Analytics po pierwsze sprzedaje ci kłamstwa, a po drugie, w sensie zniekształcone dane, a po drugie, Google Analytics tak naprawdę zawiera się już na twoim serwerze, a przynajmniej ekwiwalentna funkcja w znacznej większości przypadków, czyli po prostu logi HTTP, które można zebrać sobie jakimś prostym programem typu Go Access i na tej podstawie mieć prawdziwą liczbę odwiedzin twojej strony internetowej, ponieważ 30% użytkowników sieci korzysta z adblockerów, które zupełnie blokują twoje skrypty Analyticsów i w efekcie prawdopodobnie dane takich użytkowników nie będą się w ogóle liczyły, znaczy nieprawdopodobnie, po prostu nie będą się liczyły, bo oni nie ładują tych skryptów śledzących. I co? I masz zaniżone statystyki o przynajmniej 1/3 co do korzystania ze swojej strony internetowej. Więc to są takie przykłady, widzisz, tego problemu nie rozwiążesz w Google Analytics. Nie da się. Najpewniej nawet mnóstwo ludzi nie wie o jego istnieniu, bo przecież twierdzi, że podepnę Google Analytics i w zasadzie tylko to znają, tak? Że jakieś skrypty mierzące aktywność na stronie. Niemniej może być znacznie więcej aktywności na twojej stronie, którą możesz zbadać danymi, które prawdopodobnie już masz na swoim serwerze, ale możesz o tym do końca nie wiedzieć. Więc
całej wypowiedzi wniosek jest taki, żeby uczyć się technologii bardziej dogłębnie i żeby uczyć się prostszych technologii, które mogą Cię trochę zbliżyć do tego, z czym naprawdę obcujesz. I pytanie też, które można sobie zadać, czy wolisz mieć dogłębne zrozumienie i faktyczne ogarnięcie jakiejś technologii, czy wolisz po prostu zbudować produkt, który ładnie wygląda, tak? Co też będzie bardziej wartościowane w przyszłości na rynku pracy, czy inżynier, który zna popularną technologię i może potrafi zbudować ładną stronę, ale ta strona po pierwsze będzie słabo funkcjonowała, a po drugie to jest w pewnym sensie takie dobieranie technologii zupełnie niepotrzebnie złożonych do często bardzo prostych zadań, które da się rozwiązać, kiedy wie się, o czym mówi i kiedy ogarnia się, jak funkcjonuje to wszystko pod spodem. Mam nadzieję, że to było jakoś w miarę spójne. Dziękuję za wysłuchanie mojej wypowiedzi. Polecam używać minimalistycznej technologii, która może jest bardziej kosztowna w nauce, może się wydawać na początku bardziej skomplikowana, ale to jest jedyny sposób, żeby być naprawdę dobrym inżynierem, który ogarnia, o czym mówi i który potrafi budować naprawdę dobre produkty i narzędzia, a nie tylko takie, które dobrze wyglądają. Cześć!